Święty Józef z Nazaretu. Sprawiedliwy. Małżonek Maryi z Nazaretu, tradycyjnie nazywany jej oblubieńcem, opiekun świętej rodziny, święty Kościoła Powszechnego, uznany za patrona chrześcijańskich małżeństw, rodzin oraz ludzi pracy i dobrej śmierci, częstokroć porównywany do Abrahama. Źródła. Głównymi źródłami informacji o życiu świętego Józefa są pierwsze rozdziały pierwszej i trzeciej Ewangelii. Są one także praktycznie jedynymi wiarygodnymi źródłami. Wiele informacji na temat życia świętego patriarchy, jak i wiele innych kwestii związanych z historią Zbawiciela, nie zostało włączone do pism kanonu Ksiąg Świętych. Literatura apokryficzna jest pełna rozbieżnych szczegółów, co sprawiło poważne podejrzenia co do ich treści i nawet zakładając, że niektóre odnotowane przez nie fakty mogą opierać się na godnych zaufania tradycjach, to w większości przypadków jest prawie niemożliwe dostrzeżenie i odsianie tych fragmentów prawdziwej historii od fantazji, z którymi są powiązane. Wśród tych apokryficznych przedstawień traktujących mniej lub bardziej obszernie niektóre epizody z życia świętego Józefa można wymienić tak zwaną protoewangelię Jakuba, pseudo-Mateusza, Ewangelię Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, historię Józefa Cieśli oraz życie dziewicy i śmierć Józefa. Genealogia. Święty Mateusz nazywa świętego Józefa synem Jakuba. Według świętego Łukasza jego ojcem był Heli. Nie jest to miejsce na przytaczanie licznych i najróżniejszych prób rozwiązania irytujących pytań wynikających z rozbieżności pomiędzy obiema genealogiami. Nie ma też potrzeby wskazywania i wyjaśniania, które najlepiej spełniają wszystkie wymagania problemu. Wystarczy przypomnieć, że wbrew temu, co niegdyś głoszono, większość współczesnych badaczy chętnie przyznaje, że w obu dokumentach posiadamy genealogię Józefa i że całkiem możliwe jest pogodzenie zawartych w nich danych. Według tradycji chrześcijańskiej Mateusz podaje rodowód świętego Józefa, a Łukasz rodowód Maryi. Rodzinne strony. Betlejem, miasto Dawida i jego potomków, wydaje się być miejscem narodzin Józefa. Kiedy jednak rozpoczyna się historia Ewangelii, a mianowicie na kilka miesięcy przed zwiastowaniem, Józef osiedlił się w Nazarecie. Nie wiadomo dlaczego i kiedy opuścił swoje rodzinne miejsce, aby udać się do Galilei. Niektórzy przypuszczają, i nie jest to wcale nieprawdopodobne, że do zmiany mogły przyczynić się umiarkowane wówczas warunki życia rodzinnego i konieczność zarobkowania. Święty Józef rzeczywiście był tektonem, jak dowiadujemy się u Mateusza i Marka. Słowo to oznacza zarówno ogólnie rzemieślnika, cieślę budowniczego, jak i w szczególności stolarza. Święty Justyn ręczy za to drugie znaczenie. Małżeństwo. Prawdopodobnie to właśnie w Nazarecie święty Józef poślubił tę, która miała zostać matką Syna Bożego. Wcielenie. Małżeństwo to prawdziwe i pełne, w zamyśle małżonków miało być małżeństwem dziewiczym. Wkrótce jednak ufność Józefa w jego małżonkę została wystawiona na ciężką próbę. Maryja była w stanie błogosławionym. Znając jej świętość, nie był w stanie pojąć, co się wydarzyło. Maryja była bez grzechu pierworodnego poczęta. Zły i grzech nie miał do niej przystępu. Maryja otoczona była aureolą świętości. Jakże bolesne musiało być dla Józefa to odkrycie w obliczu nieświadomości tajemnicy wcielenia. Jego delikatne uczucia nie pozwalały mu zniesławiać narzeczonej
i postanowił oddalić ją potajemnie. Ale gdy o tym pomyślał, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, żony twojej, bo to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. I Józef, wstając ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i wziął do siebie małżonkę swoją. Niepokalane poczęcie. Musimy się tu na chwilę zatrzymać i rozważyć. Najświętsza Maryja Panna, niepokalanie poczęta, na ów czas była wyjątkową osobą, a z którą osobisty kontakt mieli jej współcześni. Otoczona była niewidzialnym nimbem świętości, biła od niej niewidzialna i nieopisana aura świętości. Strzegli jej aniołowie święci, aby zły i grzech jej nie atakował. Także omijały ją wszystkie konsekwencje grzechu pierwszych rodziców, Adama i Ewy. Tej aury świętości Najświętszej Maryi Panny doznały wyjątkowe osoby, które miały widzenia świętej Boga Rodzicy. Boże Narodzenie i ucieczka do Egiptu. Kilka miesięcy później przyszedł czas, aby Józef i Maryja udali się do Betlejem, aby zostać zapisani zgodnie z dekretem wydanym przez Cezara Augusta, co było dla Józefa nowym źródłem niepokoju, gdyż kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania i nie było dla nich miejsca w gospodzie. Jakie myśli musiał mieć święty człowiek w chwili narodzin Zbawiciela, przyjścia pasterzy i mędrców oraz wydarzeń, jakie miały miejsce w czasie ofiarowania Jezusa w świątyni? Możemy się jedynie domyślać. Święty Łukasz mówi jedynie, że dziwili się temu, co o nim mówiono. Wkrótce miały nastąpić nowe próby. Wiadomość o narodzeniu się króla żydowskiego nie mogła nie rozpalić w niegodziwym sercu starego i krwawego tyrana Heroda ognia zazdrości. Ponownie anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i powiedział: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu i pozostań tam, aż ci powiem. Powrót do Nazaretu. Wezwanie do powrotu do Palestyny przyszło dopiero po kilku latach i święta rodzina ponownie osiedliła się w Nazarecie. Życie świętego Józefa było odtąd prostym i spokojnym życiem pokornego Żyda, utrzymującego siebie i rodzinę swoją pracą, wiernego praktykom religijnym narzucanym przez prawo i przestrzeganym przez pobożnych Izraelitów. Ostatnim wydarzeniem opisanym w Ewangelii jest zagubienie i pełne niepokoju poszukiwanie Jezusa, który miał wtedy 12 lat, kiedy zabłądził podczas corocznej pielgrzymki do świętego miasta. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. Śmierć świętego Józefa. Jest to ostatnia wzmianka o świętym Józefie w świętych pismach i możemy przypuszczać, że przybrany ojciec Jezusa zmarł przed rozpoczęciem przez Zbawiciela życia publicznego. Rzeczywiście, w kilku okolicznościach Ewangelie mówią jedynie o jego matce i braciach. Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Ale nigdy nie mówią o jego ojcu w związku z resztą rodziny. Mówią nam tylko, że nasz Pan podczas swego życia publicznego był nazywany synem Józefa, czy też cieślą. Według apokryficznej historii Józefa Cieśli, święty mąż dożył 111 lat życia, gdy zmarł 20 lipca 18 lub 19 roku po narodzeniu Chrystusa. Święty Epifaniusz podaje, że w chwili śmierci miał 90 lat, a jeśli wierzyć czcigodnemu Bedzie, został pochowany w Dolinie Jozafata.
Tak naprawdę nie wiemy, kiedy zmarł święty Józef. Jest mało prawdopodobne, aby dożył sędziwego wieku, o którym mowa w historii Józefa i u świętego Epifaniusza. Natomiast jest prawdopodobne, że umarł i został pochowany w Nazarecie. Nabożeństwo do świętego Józefa. Święty Józef był człowiekiem sprawiedliwym. Ta pochwała udzielona przez Ducha Świętego i przywilej bycia wybranym przez Boga na przybranego Ojca Pana Jezusa i oblubieńca Dziewicy Matki są podstawą czci, jaką Kościół oddaje świętemu Józefowi. Fundamenty te są tak solidne, że jest zaskoczeniem, że kult świętego Józefa tak wolno zdobywał uznanie. Najważniejszą z przyczyn tego faktu jest, że w pierwszych wiekach istnienia Kościoła czcią jedynie cieszyli się męczennicy. We wczesnych wiekach chrześcijaństwa, dalekie od ignorowania lub pomijania milczeniem, prerogatywy świętego Józefa były czasami niedoceniane przez ojców Kościoła, ale chętnie zostały przyjęte przez lud. Najwcześniejsze ślady publicznego uznania świętości świętego Józefa można odnaleźć na wschodzie. Jego święto, według Daniela Paperbrocha, obchodzili Koptowie już na początku IV wieku. Nicefor Kalix podobnie opowiada, na podstawie jakiego autorytetu nie wiemy, że w wielkiej bazylice wzniesionej w Betlejem przez świętą Helenę znajdowało się wspaniałe oratorium poświęcone czci naszego świętego. W każdym razie jest pewne, że święto Józefa Cieśli wpisane jest 20 lipca w jednym ze starych kalendarzy koptyjskich, którymi dysponujemy, a także w synazarium z przełomu VIII i IX wieku opublikowanym przez kardynała Mai. Późniejsze greckie mnelogie wspominają przynajmniej świętego Józefa 25 lub 26 grudnia, a jego wspomnienie wraz z innymi świętami odbywało się dwukrotnie w dwie kolejne niedziele, przed Bożym Narodzeniem i po Bożym Narodzeniu. Ten wspaniały i bezprecedensowy wzrost popularności wymagał nadania kultowi świętego nowego blasku. W związku z tym jednym z pierwszych aktów pontyfikatu Piusa IX, który sam był szczególnie oddany świętemu Józefowi, było rozszerzenie na cały Kościół święta patronatu w 1847 roku. A w grudniu 1870 roku, zgodnie z życzeniem świętych biskupów i wszystkich wiernych, uroczyście ogłosił świętego patriarchę Józefa patronem Kościoła katolickiego. Polecił też, aby jego święto 19 marca obchodzić odtąd jako zdwojonej pierwszej klasy, ale bez oktawy ze względu na Wielki Post. Idąc śladami swoich poprzedników, Leon XIII i Pius X okazali jednakowe pragnienie dodania własnego klejnotu do korony świętego Józefa. Ten pierwszy, zezwalając w określone dni na czytanie oficjum wotywnego świętego i tego ostatniego, zatwierdzając 18 marca 1909 roku litanię na cześć tego, którego imię otrzymał na chrzcie. Kościół katolicki ukazuje świętego Józefa jako wzór takich cnót jak posłuszeństwo Bogu, wiara, pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, czystość, piękna miłość, skromność, ubóstwo, milczenie, opanowanie i inne. Święty Józef jest wzorem męstwa i ojcostwa. Święty Józefie, módl się za nami i Kościół katolicki. Koniec. Dziękuję za uwagę.